Tam jeszcze pogrzewałem, troszeczkę szybki widok, macie, co tam się działo? Dobra, tamtą wyspę skończyliśmy, więc... zaczniemy drugą wyspę robić. Co na drugiej wyspie znajdziemy? Czekajcie, musimy wybrać najpierw rodzaj tej wyspy, co to będzie za wyspa. Co my tu mamy? Trawa, kurz, piach, śnieg, bagna. Co to jest? A, to jest taki ten. To co? Co jeszcze to? A, są podziemia. No właśnie, że mamy podziemia. No właśnie, to będzie dobre. Dobra, weźmiemy sobie drugą wyspę, zrobimy sobie taką, zrobimy sobie troszeczkę taką wyschniętą, taką troszeczkę zbrukaną, nieco taką jak Boguś Linda, taka będzie brutalna. I zrobimy ją tu, zaczniemy tak, tak. Zrobimy ją taką, się zatoczkę tutaj sobie zrobimy. Czy można było w nią wpłynąć tutaj, w tą wyspę. Tak. Tak. Ona się będzie tutaj rozdzielała. I myślę, że się gdzieś tutaj połączy dopiero. Druga część wyspy będzie tu, tak. Z drugiej strony, ta druga część wyspy może być zrobiona z czegoś innego. Ponieważ już tutaj, słuchajcie, może będzie bardziej wulkaniczna ta wyspa. Jakąś górę zrobimy wulkaniczną i to by się lawa wylewała po prostu. Taki mam pomysł na to. Tak to widzę. Tak jak mówiłem w ogóle, kiedyś jak robiłem mapy, zacząłem mówić, nie skończyłem myśli. Zacząłem robić mapy, to myślałem sobie, że trzeba graczom dogodzić. Może nie tak, wiecie, jakoś seksualnie, ani zboczenie, ale trzeba gracza ustawić. Trzeba sprawić, żeby miał wszystko pod nosem ustawione. Ale teraz myślę, że gracz, który jest ustawiony, robi się leniwy. Nie dba już o to, żeby mu... żeby miał co, czym do pieca dołożyć, żeby miał czym co ustawić, co zrobić. On czuje się pewny siebie, czuje się zadowolony i wtedy już zaczyna kombinować, co by tu robić dalej. A o to chodzi, żeby ten etap tego planowania, co robić dalej, przyszedł na samym końcu. Chodzi, mnie przynajmniej, najbardziej bawiła walka o przetrwanie takie, upewnić się, żeby mieć surowce na wszystko. Żeby mi wystarczyło do końca miesiąca na czynsz, rozumiecie? Żeby miał za co ten, mleko i bułki kupić. Takie rzeczy mi zawsze w Heroesach bawiły najbardziej. O! Okej. Okay. Gdzie to jest? Chciałem... tu? O właśnie. No wygładzimy, bo trochę kanciasta ta wyspa nam wyszła. No. Taka będzie ta wyspa. Trzeba tu ustawić kilka rzeczy, które to będzie rough, mieliśmy rough. Rough terrain. Robimy tak, jakieś pęknięcie, tutaj takie dziury budżetowe jakieś zrobimy ze dwie. Bo to polska mapa, ja jestem Polakiem, ja ją robię, więc to będzie jakaś dziura przeładnie, takie same dwie, nie może. Co to jest? Shadow of Death. Damn, zapomniałem, że nie ma tutaj tych dodatków. Ale pomyślałem sobie, wiecie, że jak zrobię bez dodatków, więcej ludzi zagra, z nami będzie miało szansę zobaczyć, jak gdyby. Pomyślałem sobie na przykład, że czekajcie, weźmiemy na przykład drzewko jedno i zasadzimy takie drzewko tutaj. Wiecie co się stało? Po prostu z tej wyspy nasionko przyleciało i wyrosło takie drzewo ładne przy brzegu. Tak. Tu. Weźmiemy. Górę postawimy. Ładną górę. Drugi gracz będzie trochę trudniej, będzie miał na dwóch wyspach wszystko, więc damy mu trochę więcej zasobów, ale nie za dużo też. Bo, słuchajcie co? Zresztą, może nie, zrobimy dłuższą tą wyspę troszeczkę, albo nie. Nie, zrobimy trzech graczy. Mam pomysł taki. Pokazuję wam. Zrobimy trzech graczy. Taki mam pomysł. Podam taki pomysł, że tu będzie trzeci gracz. A w podziemiach będzie coś jeszcze innego. Będzie czwarty gracz może. O, na czterech. Czterech będzie ciasno, ale ja lubię ciasno. Lubię jak jest ciasno. Robimy tak. Nie weźmiemy. Słuchajcie, to jest. Cyk. Jakąś lawę weźmiemy. Wypalone drzewa. Cyk, lubię takie drzewka wypalone, zniszczone. Przewracane. I teraz. Pomysł mam na tę mapę tak, żeby raz było ciasno, a dwa, żeby było też trudniej.
każdy z graczy otrzyma trochę zasobów, troszeczkę, nie za dużo, ale wystarczająco dużo, żeby mógł coś działać, mógł coś czynić, mógł napierać do przodu, ale żeby wciąż czuł się zagrożony, by wciąż ten oddech Rosji plecy mroził, żeby wiedział, co go czeka, żeby był niepewnym, żeby sprawdzał co chwilę stan konta, żeby nie był pewien, czy... Takie, że miał cały czas takie uczucie, wiecie, jak ktoś na przykład zapomni kluczy do domu i wchodzi, na przykład, wziąłem klucze czy nie, zakręciłem gaz czy nie, wyłączyłem czy nie. Takie to uczucie mi chodzi, kiedy miał gracz craftu, kiedy gra w tą mapę. Nie wiem, czy uda mi się to odtworzyć, ale w to mierzę, w to celuję właśnie, to jest moim celem grając w to. Okej. Okay. Szczerze jakiegoś mostu, nie, chciałbym most robić taki. Ale. Wiem, jaki most zrobię. Już wiem. Już mam to. Bam! Taki most zrobiłem. I tu też zrobimy. Bam. Dobra. Na razie nie zmieniajmy jeszcze tego. W dwóch miejscach robimy windy. Jedna z jednej strony, a druga z drugiej. Dobra. Pyk, pyk. Dobrze. Mamy troszeczkę syfu, to jeszcze porzucamy sobie. Drzewka, strefka. Wydmy, nadęte wydmy. Tak sobie budujemy teraz. Co więcej, w podziemiach planuję zrobić kolejnego gracza, ale mam też plan na zrobić high traffic area, jak to mówią Europejczycy. Czyli chcę zrobić taką mały dostęp, taki szybki dostęp do miejsca, gdzie wszyscy gracze będą się spotykać. Chodzi im po głowie takie coś, wiecie, żeby... Bo zazwyczaj, kiedy człowiek się rozkręca, to już jest taki potężny, idzie, bierze jakąś armię, idzie klepać przeciwników. Chodzi mi o to, żeby gracze mogli się cały czas nękać, wpadać sobie na chatę, podbierać zasoby, wykradać to i tamto. Szamto i owamto, czekać, to sobie zameczek. Biorę random, ponieważ no, chcę, żeby gracze mieli taki wybór, wpływ na to, w czym grają, jak się zachowują. Najbardziej lubiłem też kiedyś, jak robiłem jeszcze mapy, to lubiłem robić takie przypisane pozycje. Na przykład tutaj to jest takie taki wyschnięta pozycja, czy lepiej tu rzucić jakieś barbarzyńce, ewentualnie nekromantę, bo oni mają taki klimat. Już na przykład zamku bym tu, czy na jakieś rampartu tutaj tego bym nie wrzucił, bo oni mają taki klimat, wiecie, słoneczny, jasny, pozytywny. Tu jakaś łączka, tu jakiś jednorożec pomyka, jakieś motylki. Jakieś tutaj, wiecie, bączki, pączki się zrywają, wypiekają. Teraz. Wróćmy do rough terrain. Gdzie jest rough? Rough. Okej, tu jest. Wróćmy jakąś górkę. Żeby nie było za prosto. Słuchajcie. Tak. Tak. I słuchajcie, jeszcze zrobimy może... Dobra. Jakieś tutaj nory wstawiamy. Jakieś tutaj syfki. Kiedyś nie zwracałem na to uwagi, ale teraz wiem, powiem wam, że... Im więcej takie jest takiego tła, takiej jakiejś rzeczy, od dwa tak same. Paradoks jakiś, incepcja teraz się zrobi. Żeby... Po prostu zwracałem moje korytarze, by tak patrzeć, jak patrzyłem kiedyś na swoje wcześniejsze mapy, to... Wiem, żeby takie puste te korytarze, nic tam nie było. Ale to też było widać mój proces jak gdyby nauki tego, co się nauczyłem, jak zacząłem tworzyć mapy. Zacząłem przywiązywać uwagę do tego, co jest na mojej mapie, jak się to robi, jak się to wrzuca. Jakim zagęszczeniu. O, patrzcie, jakie fajne krzaczory. I nie mogę tego wrzucić, ale szkoda mi teraz, że nie wziąłem. No trudno. Cyk. To będzie ten gracz miał troszeczkę ciasno, ale zachęcimy go do eksploracji. Zachęcimy do eksploracji w ten sposób, że... Generation Buildings... Garnizon damy mu. Custom, jeden slot. Nie, damy mu... czekajcie, garnizon. Chciałem mu dać... Damy mu na przykład jedną nieulepszoną hedrę mu damy.
niech ma. Ponieważ ma mniejszą wyspę, niech ma jedną hydrę. Postanowione. Hydry są słabe, zawsze to nieulepszone, więc jak będziesz szarżował, to mu ją stłuką szybko, a jak nie, to będzie miał troszeczkę łatwiej z górki. Tak postanowiłem. Teraz dajmy mu troszeczkę zasobów. Tamten gracz miał drewutnie, miał kryształki i miał, znaczy te kryształy, dżemy miał i miał chyba też ten drugi szans. Więc temu damy, dla odmian, damy mu ore. Ore, ore, siaba, daba, da, amore. Ore, ore, damy mu ore. Dobra. Tutaj, gdzieś. Hia. A może jakąś rzeczkę, jakiś może strumyczek puścimy, czy nie, tam był strumyczek, to żebyśmy się nie powtarzali za bardzo. Tu jakąś drzewkę, tu jakiegoś śmiecia, tu jakąś pestkę rzucimy. O, tutaj na przykład ksiaczek, ktoś tutaj na przykład, czekajcie, mam to pomysł taki. Kiedyś ktoś tu przyjeżdżał, zjadł, słuchajcie, jakąś tą... jagódki pozbierał, najadł się jagódek, kupsko zrobił i taka trawka tu wyrosła. Ta sama trawka, która tutaj teraz rośnie. Te same jagódki wyrosły teraz. I co? I rosną, no. Co zrobicie? Nic nie zrobicie, to jest natura. Z naturą nie wygracie, słuchajcie. Mówcie co chcecie, ale z naturą nie da się wygrać. Nie da się przyzwyczajać tego. Dobra. Może gdzieś tutaj zrobimy jakieś bagno. Podoba mi się pomysł bagna, koncept bagna tutaj mi się podoba. Przypadnie do gustu właśnie. Chcę mieć bagno. Gdzie jest jakieś bagno? Chodzenie po bagnach wciąga. Co jest takie małe bagno? Tutaj jest cyk. Drzewo tutaj takie jakieś też tu. Cyk, cyk, cyk. Tą wysepkę tak zrobimy. Teraz bagno. Gdzie jest bagno jakieś? O, ale bajoro piękne. Michał Bajor. Znacie pana Michała Bajora? Śpiewak polski. O, tu jeszcze lepsze. Ale to jest zupdate'owane. Wersja 2.0 wersja. Bagiorka mojego. I też od razu chcę troszeczkę tutaj jakieś, dajcie mi podmokły teren. Nie to chciałem. Tu chciałem. Nie tu. Żame! Gdzie to jest? Swamp. Gdzie jest swamp? Gdzie jest mój swamp? Tu? Swamp jest. Taka pseudoaza nam wyrosła, widzicie? Dobra. Cyk. Cykuś, cyk. Haha! Może być. Dobra, jestem zadowolony. Trochę za równe. I to teraz nie pasuje, patrzcie. Teraz mi się tutaj krzywo to wygląda. Teraz takie, ja nie da. Ale to przeniesiemy. Dobra, mając teraz takie coś, możemy teraz na początku zapodać coś do innego wojska, ponieważ tu jest taki inny teren, więc oni mogą sobie rekrutować tutaj inne wojsko z innego terytorium zupełnie, z innego zupełnie galaktyki. Inna galaktyka, czekajcie, jest jakaś inna galaktyka. Wojsko z tego typu. Bazyliszki na przykład, jakieś, o tutaj jakieś, patrzcie, jakieś gluta. Co to jest, co to jest, czekajcie, czy co można robić w tym, nie wiem co to jest. Behemoty, to akurat nie pasuje. Chciałem na przykład jakiegoś... tutaj. Takie jakieś tutaj klatki będą tam sobie, te ważki sobie będą latać tam. To są chyba te ważki, nie? To jaszczurki, jeszcze lepiej. Jaszczurki z jednej strony, a tu co? Co to jest? Wyrweny, no i będą wyrweny. Albo nie za dużo, to już groteskowe się robi. Nie chcę tego. Dobra, nie będą tu jakieś te gnole. Bleh. Niech sobie tam żyją. Teraz, musimy troszeczkę dać szansę tym ludziom, żeby się wykształcili. Tu zrobimy jakąś szkołę walki. Tu jakiś krzaczeor. Tutaj jakiś krzaczorek taki z kapliczką. Tu zrobimy jakiś mały obóz. A przy obozie, bez zaraz, wiecie sobie, przy obozie. Będzie od razu chłopaki rozbili, szkołę założyli, walki przylecieli. Bracia, nie wiem tam, bracia Kowalscy przylecieli, dali na to z Radomia. Czy skądinąd. I przyjaciele, chłopaki, zrobimy tutaj drewutnię naszą, zrobimy sobie naszą tą stocznię,
może nie gdańską, ale heroeskowską, Might and Magicowską, rozbijemy obóz, będziemy czatować, będziemy uczyć ludzi. Tak się widzi to, uczyć ludzi walczyć. Tak się robi, widzicie, tutaj te biznes w Heroes Might and Magic. Tak się zarabia człowiek na życie. Czy nie damy jemu, po co tam tutaj damy tutaj, czekajcie. Jedna zrobiona dziewutka. Okej. Ale trzeba, żeby nie gasi nie zepsuła. Trzeba dać tutaj, od razu drugą sztocznię tutaj, ponieważ kiedy ktoś zostanie tu uwięziony i ktoś tu przypłynie, już tak kiedyś miałem, przypłynąłem na wyspę i ktoś mi zajebał łódź, w sensie tym zaklęciem, przyzwanie łodzi i nie mogłem się wydostać i musiałem tam czekać, bo nie miałem zaklęcia powrotu. Także unikniemy tego bugu, tego błędu, który, tej pułapki, na które możemy sami wpaść tak naprawdę. Quest to jest, nie chcę questu czynnego. Tu zrobimy od razu jakąś nóżkę taką, dobra. Okej. Okay. Tą wyspę tworzę z wami, to będziecie sobie poznać tam, to możecie sobie rzucić wideem i zapozować, jeżeli chcecie bardzo, wdać się w spoilery i wiedzieć, co się wydarzy w tej mapie. To owszem, ja nie bronię, ale po co sobie psuć zabawę? Dobra, ten filmik nie wiem, jak długo potrwa tak naprawdę, robię kilka części, będę edytował, tak jak powiedziałem. Ale też popijał alkohol. Ale tylko po 18 roku życia pijcie alkohol. Już mi się... i będę edytował, więc mogą być jeden odcinek, mogą być dwa odcinki, może być w ogóle odcinków wcale, bo kiedy rano uznam, zobaczę to, że jest to kiepskie, to nie będę tego wrzucał w ogóle, bo staram się trzymać jakiś poziom mniejszy lub większy, równiejszy, bardziej nierówny, mniej nierówny. Ma być to jak w wojsku. Znaczy, ma być tak, ma nie będzie tak jak w wojsku, bo w wojsku jest tak, że czasami jest chujowo, ale zawsze jest bojowo. U mnie nie będzie chujowo. Za to bojowo od czasu do czasu jest. Słuchajcie, jak to zrobimy? To tu jeszcze wrzucić? Nie. Dobra. Trzeba jakieś te, jak to mówią, resorsy rozprowadzić. Tutaj są resorsiki. Teraz, mam cztery gracze chciałem, tak? Dobra, temu graczowi damy... Nie, to już miał tamten gracz, żeby się nie powtarzało. Co to jest? Shadows... Nowy zasób? Co to jest? Abandoned mine... A, opuszczona ta. A szkoda, że nie mogę opuszczonej. To jest losowa, taki random chyba się robi, wiecie? Jak to jest? Jak to jest? Powiecie? Nie wiecie. Co nie mówicie? Wiecie, a nie mówicie. To się przyszedł napić... To się przyszedł napić do łaza, to już wyschnięta łaza była i umarła. Słuchajcie, zaraz to zrobimy. To jakoś tego śpiewa, to jak puścimy za moment, ale dobra. Po kolei mam gonitwę myśli. Myśli się gonią moje. Tu mam ore, jeden zasób. On tam miał trzy. Więc temu damy też na przykład sulfur, ale na tej drugiej wyspie. Siarka, bo tutaj jest siarczy. Z siarką jedzie, więc damy na drugiej wyspie, damy mu siarkę. Rzuć mi widok, czy ja nie zablokowałem czasem? Nie, dobrze, nie zablokowane jest. Jest dostęp? Dobrze, jest. Do wszystkiego dostęp jest tutaj też. Monitorujcie, będziecie moimi beta testerami tej mapy. Mapę można pobrać nieodpłatnie, wrzucę jakiś tam link. Słuchajcie, że mi się podzielić mapą. Tak, podzielimy się posiłkiem, pajacyki, sawmill. Chcę ten mil tutaj? Nie chcę mila, tam mieli już mila. Mil deala mieli tam. Sulfur, dobra, ma dwa. I co on jeszcze może mieć za zasób? Ma ora, ma sulfura. Trzeci zasób muszą dać jakiś. Trzeci zasób będzie... Sulfur... Co to jest? Goldmine. Nie. A może dać im kryształy, niech ma kryształy. To mi nie pasuje, te pęknięcie mi tutaj pasuje. Nie pękaj! Ziemia, nie pękaj! Dobra, jest tak. Dobra, zwrócimy kilka detali. Kilka rzeczy jeszcze musimy tutaj zapodać. Upiększę się. Maskarę jakoś nałożyć i będzie ta wyspa powoli gotowa. Cyk, czekajcie, jeszcze jakieś tutaj muszę porobić małe tutaj zagajniki, wnyki. Kamyki. Taki make-up tu muszę podciągnąć. Jakieś przewrócone drzewko będzie. Tu jest jakiś też kamyczek, jakaś wydma. W
wydymana, wydma, nie wydęta. Nadęta, przegięta, a drzewko. Kwiatuszki, cwiety, swiety. Cykuś, tu. 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 A co to jest? Troszkę tak nie mogę tego użyć. Rough Hills. Chciałem Rough Hills, ale nie daliście mi. Sukinsyn nie daliście mi, no. Tu zrobimy w ogóle. To ma taki ma koncept. Padłem właśnie. Słuchajcie, koncept mam taki, że jest sobie, płyną sobie tutaj jakiś murarze, chciałem powiedzieć. Wioślarze sobie płyną jacyś. Płyną sobie i nagle widzą takie coś. Bam, a co to jest? What the fuck, nie? Patrzę, coś takiego tu wyrosło. Tu jeszcze widzę na przykład takie coś. Góra taka na przykład jakaś. Słuchajcie, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Tutaj takie coś wrzucę jeszcze, takie nie. Tutaj wrzucę jeszcze na przykład, o, takie jakieś zagrzybiały kawał ściany. Grassy grass, gdzie tu jest moje grassy grass? Ładne górki, takie. Takie. Tak. Tak. Nie, to już takie same jest, nieładne jest to. I tak. I słuchajcie, i co się dzieje, patrzcie teraz. Tak, cyk, cyk, cyk. Cyku, 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 pyk. Tralalala, piedronka pstra. Robimy tak, może robimy mieliznę taką. Widzicie, co to jest? Patrzcie, widzicie, co to jest? Się odsłania tutaj, przed wami, przed naszymi oczami. Taki miałem pomysł. Design, level, fucking design. World class. Kapitan class. Pierwsza klasa zawsze ze mną jest. Najlepsza jakość. Najwspanialsza zabawa. Tylko u mnie, tylko na moim kanale. Subskrybuj już dziś, mój widzu. Aha, ale od razu. Chamska reklama, co? Kanału? Niezły to było. Tak wszedłem, niby długatka szmatka, zaraz zagaduję. Nie wiedzieć, co się dzieje. A tu moja ręka już pod spódnicą. Już tam krąży, już drąży. Dobra. Niech będzie. Jakąś boję. Jakiś rozbity statek też. To się wpierdolił na mieliznę tutaj. Po pijaku. Tutaj cyk, cyk, cyk. Tu pana Stasia wrzucimy, on tutaj zabłądził. Się unosi na wodzie, pan Stasiu się tutaj unosi. Zagubił się, nie wiedział, czy ma płynąć w prawo, czy w lewo, płynął prosto i się rozbił. Dobra, tu mamy tak. Wrzućmy trochę syfu jeszcze tutaj. Cyk, cyk. Wrzućmy też jakieś drzewka różnego rodzaju, tu różne nasionka były przyniesione. Wiatr wieje. Roznosi, przynosi różne rzeczy. A, tu jakieś drzewka, strefka, piździewka. Pyk, 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 pyk. Dobra. Tu tak, jakieś tutaj też nasionka powrzucajmy. Jakąś palemkę. Żar tropików jakiś. Tak. Tutaj zrobimy jakiś ten kaktus, sraktus. Tutaj jakieś takie o, takie coś w tym stylu mi chodzi. Niby nic, ale tutaj jest. Tutaj rośnie coś. O właśnie, patrzcie na to, patrzcie na to. Czy w ogóle, czy w ogóle coś.